Święty Józef, najtroskliwszy z ojców. Świętego Józefa nazywa się ojcem domniemanym, adoptowanym, ojcem żywicielem, ojcem prawym, mesjanicznym zbawicielem. Wszystkie te wyrażenia znajdują swoje usprawiedliwienie, jednakże między wszystkimi tymi nazwami najbardziej odpowiednia jest nazwa Ojca Dziewiczego. Wydaje się ona najlepiej sugerować, że święty Józef posiada wszystko, co składa się na ojcostwo ziemskie, za wyjątkiem aktu prokreacji. Józef uczestniczy w tajemnicy, która czyni go ojcem w zupełnie inny sposób, niż działo się to od początku historii ludzkości. Nie jest ojcem przez biologiczne przedłużanie rodu, ale przez przyjęcie dziecka, które zostało zrodzone nie przez człowieka, ale przez Boga. W ten sposób przez Józefa najbardziej objawia się sama istota ojcostwa, która nie znajduje się w sferze fizycznej, ale w sferze duchowej. Każda decyzja, jaką Józef podejmował jako mąż i ojciec, nie pochodziła od niego samego, ale była natchniona przez Boga. W realizacji tych decyzji Józef był radykalnie posłuszny. Taka dyspozycyjność i posłuszeństwo objawionej woli Bożej sprawiało, że Jezus i Jego Matka mogli czuć się zupełnie bezpiecznie. Józef na drodze wiary zawsze pozwalał działać Bogu tak, jak On sam tego chce i według Jego porządku. Powołanie do ojcostwa pozostało dla Józefa tajemnicą do końca jego życia. Nikt przed nim, ani nikt po nim nie był i nie będzie ojcem w takiej mierze i w takim znaczeniu, jakim był Józef. Jego ojcostwo w całej historii ludzkości nie mieści się w żadnych ludzkich kategoriach czy definicjach ojcostwa, ani pod względem prawnym, ani moralnym, ani duchowym. Wielu teologów i komentatorów Pisma Świętego starało się odpowiedzieć na pytanie, na jakiej podstawie należy Józefa nazywać ojcem Jezusa. W dyskusjach wyłonił się główny problem. Czy zlecenie przekazane przez anioła Józefowi należy uważać za punkt wyjścia dla jego ojcostwa? Czy też można sądzić, że mąż Maryi posiadał pewne prawa ojcowskie w stosunku do Jezusa już przed zwiastowaniem w Nazarecie? Teologowie zgodnie twierdzą, że ostateczna podstawa ojcostwa Józefa jest zawarta już w samym wyrażeniu zgody przez świętego Józefa na zaręczenie się z dziewicą i w jego silnej woli zachowania dziewiczości małżeńskiej. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Redemptoris Custos pisze: ojcostwo Józefa, więź, która łączy go najściślej z Chrystusem, szczytem wszelkiego wybrania i przeznaczenia, dokonuje się poprzez małżeństwo z Maryją, to znaczy przez rodzinę. Zaręczyny i dziewictwo małżeńskie świętego Józefa wyjaśniają to niewypowiedziane ojcostwo. Poprzez spełnienie tych dwóch warunków święty Józef współpracował w przyjściu Chrystusa na ziemię, biorąc oczywiście pod uwagę porządek przyczyn moralnych i sposób jemu właściwy. Święty Józef nie stał się dziewiczym mężem Maryi w sposób przypadkowy. Był on wybrany na dziewiczego Ojca Zbawiciela. Kluczem do zrozumienia posłannictwa Józefa pozostaje wezwanie Boga, aby służył bezpośrednio osobie i misji Jezusa poprzez sprawowanie swego ojcostwa. Właśnie w ten sposób Józef współuczestniczy w wielkiej tajemnicy odkupienia i jest prawdziwie sługą zbawienia. Jego ojcostwo wyraziło się w sposób konkretny w tym, że uczynił
ze swego życia służbę. Złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji. Posłużył się władzą przysługującą mu prawnie w świętej rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy. Przekształcił swoludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi wzrastającemu w jego domu. Zatem Bóg wybrał Józefa, aby strzegł porządku przy narodzeniu Pana. Jego zadaniem było zatroszczyć się o wprowadzenie Syna w świat z zachowaniem boskich nakazów i praw ludzkich. Aby Józef mógł wypełnić tę misję, Bóg obdarzył go odpowiednimi cechami, dzięki którym Józef otaczał Jezusa całą naturalną miłością i czułą troskliwością, jaka może zrodzić w sercu Ojca. Dzięki temu wzrastanie Jezusa dokonywało się w środowisku świętej rodziny, pod opieką Józefa, nad którym spoczywało zadanie wychowania, czyli dbania o wyżywienie i ubranie Jezusa, nauczenie prawa i zawodu, zgodnie z obowiązującymi wówczas nakazami wobec sprawowanego ojcostwa. W tej świętej wspólnocie, która jest obrazem Kościoła, Józef jest widzialnym autorytetem, który swoją misję uważa jako służbę miłości i miłosierdzia. Od pierwszych kroków wspólnej drogi wiary Józef usuwa się w cień, aby pierwsze miejsce pozostawić Jezusowi i Maryi. Zapewnienie utrzymania i wykształcenia swoim dzieciom nie jest jedynym obowiązkiem ojców. Są oni odpowiedzialni również za wychowanie moralne i religijne swoich dzieci. Święty Józef jest wspaniałym wzorem religijności i pobożności w wychowaniu. Przez wychowanie w szerokim tego słowa znaczeniu rodzice, a zwłaszcza ojcowie, wywierają wpływ na duchowy wzrost i rozwój dziecka. To zaproszenie rodziców do współpracy w formacji umysłu, serca i charakteru młodego człowieka jest wyrazem ogromnego zaufania, jakie Bóg okazuje człowiekowi. Wobec Józefa Bóg okazał ogromne zaufanie, gdyż powierzył młodość naszego Zbawiciela wiernej straży świętego Józefa. Józefa jako wiernego, roztropnego sługę postawiłeś go nad swoją rodziną, aby rozciągnął ojcowską opiekę nad jednorodzonym synem Twoim. Tę szczególną troskę Józefa o Syna Bożego widzimy w tajemnicy szukania i znalezienia Jezusa w świątyni. Przykuwa naszą uwagę, że to właśnie Maryja wyraża Jezusowi zdziwienie graniczące z wyrzutem. Czemuś nam to uczynił? Uświadamia mu wagę jego czynu, ukazując skutki jego postępowania, lęk Józefa, jego ojca i swoje własne cierpienie, związane z cierpieniem Józefa. Po raz pierwszy i jedyny Maryja, zwracając się do Jezusa, nazywa Józefa jego ojcem. Rzeczywiście uważa go za ojca Jezusa, skoro jest on jej mężem. Widzimy również po raz pierwszy i jedyny, że Maryja wypytuje Jezusa, prosząc go, by wyjaśnił swoje postępowanie. To pokazuje, jak bardzo musi być zmieszana i rzeczywiście zaniepokojona. Wydaje się, że Maryja niepokoi się ze względu na niepokój Józefa, jego lęk. Dla tego sprawiedliwego, prawego człowieka takie wydarzenie musi być bardzo trudne, niespodziewane i niezrozumiałe. Dlatego Józef cierpi, ponieważ jest człowiekiem sprawiedliwym. Kocha Maryję i nie jest w stanie patrzeć na jej ból. Cierpi jako ojciec, bo przestał rozumieć,
na czym polega jego odpowiedzialność za Jezusa i jak powinien ją sprawować. Jak Maryja i Józef, a za nimi również każdy chrześcijanin, powinni rozumieć słowa Jezusa. On nie karci swego ojca i matki, ale przypomina im, że powinni zrozumieć jego postawę, gdyż przyszedł na świat, aby spełnić wolę swojego ojca. Jezus niczego im nie wyrzuca, lecz wzywa ich, by wznieśli się wyżej. Stawia im nowe wymaganie, żąda nowego rodzaju ubóstwa. Maryja i Józef muszą umrzeć jako ojciec i matka. Podkreśla to ewangelista. Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Muszą zgodzić się w swym sercu na to, że Jezus pierwszy pójdzie przed nimi i do końca wypełni wolę Ojca. Józef dzięki mocnej, intensywnej i bezwarunkowej miłości jest w najwyższym stopniu sługą Jezusa i Maryi, sługą cichym i wiernym, sługą ubogim. W porządku doczesnym jest autorytetem dla Maryi i Jezusa. Pełni swoje zadanie łagodnie, wiernie i w ubóstwie. Pełni je w całkowitej czystości serca, dając samego siebie, nie szukając żadnej osobistej przyjemności bez cienia egoizmu. W swoim autorytecie pozostaje prawdziwie ubogi, gdyż wie, że przez niego działa Ojciec. Stara się być jego narzędziem, zważającym bardziej na wolę Ojca niż na dokonywane dzieło. Józef wypełnia swoje ojcowskie zadanie w ubóstwie, gdyż wie, że nie jest ojcem według ciała i krwi. Zgodził się przyjąć swojego syna od Ducha Świętego i od Maryi. Ponieważ jednak jest to Boże dzieło, przyjmuje Jezusa jeszcze bardziej niż ojciec według ciała. Przyjmuje go od swojej żony jako narodzone przez nią dziecko. Dzieło Boże w Maryi i ubóstwo Józefa sprawiają, że jest on w większym stopniu ojcem niż jakikolwiek ojciec według ciała. Józef był marzonkiem Maryi i domniemanym ojcem Jezusa Chrystusa. Józef był prawnym i naturalnym stróżem, opiekunem i obrońcą rodziny świętej. Dla współczesnego mężczyzny, męża i ojca jest wciąż aktualnym i niedoścignionym wzorem. Święty Józef pozwala odkrywać tajemnicę powołania każdego mężczyzny, jego rolę we współczesnym świecie. Swoją postawą wobec Bożego powołania wskazuje na cechy, jakie powinien posiadać mężczyzna, jaką postawę powinien przyjąć wobec różnych problemów, niejasności i niepewności. Uczy odróżniać głos Pana, wsłuchiwać się w Niego i iść za Nim aż do końca. Jako mąż niepokalanej Maryi, Józef uczy wierności danemu słowu i przysiędze małżeńskiej, mimo przeżywanych rozterek. Był milczącym świadkiem wielkich rzeczy, których Pan dokonywał w sercu i życiu jego małżonki. Był też delikatnym wsparciem dla nowej Ewy na jej drodze wiary. Święty Józef jako ojciec Syna Ojca Przedwiecznego był pokornym sługą tego, którego otaczał troskliwą opieką. Z całą odpowiedzialnością brał udział w jego misji zbawczej poprzez ciche usuwanie się w cień. Święty Józef łączy w sobie trzy podstawowe powołania mężczyzny – bycia mężczyzną, mężem i ojcem. A w każdym z nich Józef zachowuje taką samą postawę – pokornie wsłuchuje się w głos Boga.